Mówiłem, że Kościół nikogo nie zepsuje. Nawet jak przyjdziesz i staniesz jak ten kołek w płocie, to przynajmniej jesteś tu, a nie tam, gdzie niektórzy chcieliby się nie wybrać. Kościół nikogo nie zepsuje. I jeden z panów, nie wiem, czy nie opacznie to zrozumiał, czy jakoś tak nie do końca zrozumiał moją intencję, przyleciał do zakrystii i mówi: bzdury, ksiądz Gada, bzdury. Moja stara siedzi w kościele godzinami, a jak wróci, to jest nie do wytrzymania. Nie wiem, to ja mówię bzdury? Czy pan? Mówię, spróbuj sobie człowieku teraz zamknąć oczy i wyobrazić, że nie ma was we wsi kościoła. I twoja stara jest cały czas w domu. Mówię, kochani politycy kalwaryjscy, kto dzisiaj się cieszy z waszej nieobecności? Zostawiliście takich w domu? Jasne. Ale pamiętajcie, oni się cieszą do czasu. Bo przecież wrócicie. A macie wrócić przemienieni. Po to tu przychodzicie. Żeby coś się zmieniło w naszym życiu. Dzisiaj mamy taki piękny dzień, w którym od rana mówiliśmy o jedności. Jedności. To niekoniecznie musi być jednoznaczność. Jedność. Chrystus tak bardzo naciskał apostołów, aby byli jedno, bo wiedział, że gdy się rozproszą, nie będzie o czym gadać. Dzisiaj w czasie kalwaryjskich dróżek prosiłem, byście powierzali jedność waszych rodzin. Byście nadal zachowywali swoją odrębność, ale chcieli być ze sobą razem. Czy dzisiaj w polskiej rodzinie spotykamy się chętnie? Czy organizujemy przyjęcia, na które zapraszamy swoich bliskich? Patrzcie, jak było biednie, to nie było gdzie palca położyć. Odpust parafii to było święto całej rodziny. A dzisiaj nie stać nas nawet na to, by odprawić wspólnie imieniny, urodziny, jakąś rocznicę. A mamy wszystkiego potem. Czego zatem brakuje, pytam, kochane siostry i kochani bracia. Czego brakuje? Zgody. Zgody brakuje. Zwykłej zgody, ludzkiej zgody. Bo jesteśmy poranieni po okaleczaniu, poprzez obmowy, czasami bzdurne obmowy. Jak to ciężko pojąć, że brat boi się odezwać do siostry. Że rodzice boją się zadzwonić do swoich dzieci. A dzieci wcale mają potrzeby, by zaprosić na święta swoich rodziców. Człowiek człowiekowi wilkiem. Tak ma być? Czy chcecie, żeby tak było? Ja też nie chcę. Ale jak to zmienić? Czy mam przebaczyć 7 razy, gdy mój brat zawini przeciwko mnie? Przecież dobrze wiecie, co powiedział Chrystus. Nie 7. 77 razy. A my mamy wątpliwości przy 1 razie. Czy się opłaca, czy warto, czy potrzeba? To gdzie tutaj mówić o tych 7 razach, 77. Prymas Wyszyński był doskonale świadomy faktu, że ludzie, którzy go skrzywdzili, nie są złe, ale są ofiarami zła. Ofiarami systemu. I wiedział również, że walka nie toczy się z nimi, ale z przeciwnikiem znacznie potężniejszym, który atakuje nie tylko od zewnątrz, lecz, co bardziej niebezpieczne, od wewnątrz. Przecież Chrystus mówił, nie bójcie się tych, którzy zabijają wasze ciało. Bójcie się tych, którzy zabijają waszego ducha. Duszę narodu. Duszę rodziny. Duszę małżeństwa. Tego się trzeba bać. To tak delikatnie przychodzi do nas, pod pozorem czasami nawet dobra, albo niemożliwości wybrania innej koncepcji życia.
Ktoś nam podpowie, że tak musi być. I my w to wierzymy. Bierzemy to za dobrą monetę. I niszczymy coś bezpowrotnie. Gdy na początku 1949 roku arcybiskup Stefan Wyszyński obejmował archidiecezję gnieźnieńską i warszawską, Polska wkraczała w okres, który do historii przeszedł pod nazwą stalinizmu. Po sfałszowanych wyborach w 1947 roku i rozbicia podziemia niepodległościowego i zjednoczeniu PPS-u i PPR-u na celebiku władzy stawał Kościół. Ostatnia przeszkoda na drodze do przejęcia rządu nad duszami Polaków. Kościół miał bogate doświadczenie prześladowań i zastępy męczenników, którzy dowiedli, że są gotowi cierpieć za wiarę, aż do oddania wolności i życia. No właśnie, czy dzisiaj są tacy, którzy gotowi są cierpieć za wiarę? Za wiarę! Za wiarę! Ile do mnie przychodzi młodych ludzi pogrążonych w smutku, mówiąc: szef mi każe przyjść w niedzielę do pracy. Jak nie przyjdę, to mnie zwolni. Nie jestem gotowy ponieść takiej ofiary. A to jest tylko początek całej góry lodowej, o której dobrze moi kochani pielgrzymi katalejscy wiecie. Gdzie ten szef ma serce? Jaką hierarchią wartością się w życiu posługuje? Kim jest naprawdę? Skoro ważniejsze dla niego jest to, by więcej mieć, niż bardziej być. Cywilizacja miłości Jana Pawła II. Właśnie o tym przypominamy. Że człowiek, który chce bardziej mieć, przestaje być. Doświadczyłem kiedyś bolesnego odejścia jednego z młodych ludzi, który popełnił samobójstwo, mając 18 lat. W kieszeni jego spodni znaleziono kartkę, w której napisał: wszystko jest, ale mnie już nie ma. I tak patrzę czasami na tych naszych czcigodnych braci, wierze i siostry, umordowanych swoją pracą, swoimi zdobyczami. Coraz więcej mają, ale coraz mniej w życiu. W życiu religijnym, w życiu duchowym. Nie mają już na to pomysłu ani czasu. W filmie Prymas, 3 lata z tysiąca, pokazana jest scena podjęcia decyzji przez Bolesława Bieruta, który mówił do swoich współpracowników: idziemy po duszę tego narodu. Był to punkt przełomowy, w którym walka ludzka, polityczna, ideologiczna, kulturowa ujawniła swoje prawdziwe oblicze. Idziemy po duszę narodu. Zobaczcie, wtedy byliśmy represjonowani, ale jakże nadal te słowa są aktualne. Dobrze wiemy, kto idzie po duszę naszego narodu. I bez walki poddajemy się, oddając tę duszę. Kawałek po kawałku oddajemy to, co jeszcze do niedawna miało budować naszą tożsamość i duchową, kulturową, społeczną. Czy naprawdę tak musi być? Czy tak musi być? Jak miłować ludzi, którzy przejawiają nienawiść do drugiego człowieka? Takie pytanie stawiał kiedyś prymas tysiąclecia tym, których pragnął prowadzić przez życie. Jak miłować ludzi, którzy przejawiają nienawiść do drugiego człowieka? A czego was uczy Kalwaria? No powiedzcie mi, czego was uczy Kalwaria?
Gdyż idziecie na dróżki, stajecie przy pierwszej stacji drogi krzyżowej i co wam mówi Kalwaria? No przyjmij niesprawiedliwy wyrok, chociaż tak ciężko się w tym pogodzić. Prawda? Tak mówi Kalwaria. Idziesz dalej i słyszysz, a teraz weź krzyż. Nie swój. Niesprawiedliwie, trzeba wziąć. Czego cię uczy dalej Kalwaria? Jeżeli upadłeś, to powstań. Masz po drodze matkę, która z tobą pragnie współcierpieć. Może znajdzie się Szymon, który na chwilę zmieni się w tej ciężkiej drodze zmagania się z krzyżem. Może znajdzie się odważna Weronika. No przecież mamy takie konkretne znaki na drodze naszego życia. I tu na Kalwarii uczymy się, jak postępować z drugim człowiekiem. Czemu tak szybko zapominamy? Kochani pielgrzymi kalwaryjscy, odpust kalwaryjski ma się stać zaczynem w waszym życiu duchowym. Po to byście wzrastali w wierze, a nie odfajkowali kolejny odpust zaliczony. Jestem tutaj 38 raz, 50. Mam się czego pochwalić. Ale jak się to przełożyło teraz na moje życie wiary, moje życie duchowe? Czy jestem lepszym katolikiem, lepszym chrześcijaninem, lepszym mężem, żoną, bratem, siostrą? Kim jestem? Kto to jest? Kalwaryjski pielgrzym w XXI wieku. Co to za twór, którego Kalwaria kształtuje? Któremu Kalwaria pomaga przemyśleć drogę, na którą występuje? Dzisiaj patronuje nam wielki pielgrzym tego miejsca, święty Jan Paweł II, który mówił, że tutaj na Kalwarii rozwiązywał wszystkie problemy trudne dla niego osobiście i dla Kościoła krakowskiego, któremu przewodniczył. Mało tego, mówił, że te sprawy, gdy zanurzał się w Kalwarii, rozwiązywały się same. Czy wy, wielcy kalwaryjscy pielgrzymi, możecie się pod tym podpisać? Ręka do góry. Co jest z wami? Budzimy się. Musicie się pod tym podpisać. Tylko wtedy będziecie wiarygodnymi świadkami. Tylko wtedy Kalwaria i to wasze wędrowanie po tych kalwaryjskich dróżkach nie będzie bezowocne. Takich pielgrzymów chce mieć Matka Boża Kalwaryjska. Najlepsza z matek. I na koniec, bo moi kochani, musimy dzisiaj wcześniej skończyć, bo zaraz tu misjonarze wkroczą. Jeszcze jedna myśl związana właśnie z matką. Gdy byłem po raz pierwszy w Loreto, żeby zobaczyć domek nazaretański, zdziwiło mnie to, że ten domek jest w takiej pięknej oprawie marmurowej, a w środku jest strasznie brudny, zakopcony, taki właśnie ubogi. Ale gdy wyszedłem z tego domu, zauważyłem, że obok niego są jakieś takie dwa rowki na posadzce. Uklęknąłem i poszedłem śladem wyżłobionym przez miliony pielgrzymów swoimi kolanami. I wtedy zrozumiałem, że aby iść za Maryją, to trzeba umieć zgiąć kolana. Trochę pokory. I wtedy wszystko z tej perspektywy kolan wydaje się całkowicie inne w naszym życiu. A co najważniejsze, jakże byłem w tych rowkach, choćbym chciał z nich wyskoczyć, nie dało się. Trzeba było ciągnąć do końca. I to jest właściwy tor, na który wchodzi pielgrzym kalwaryjski. I wy to dobrze wiecie, że jak już tutaj zegną się wasze kolana na tym placu rajskim, to nie tylko czujecie się w domu, ale już wiecie, w którą stronę iść. I niech wam to zostanie do końca życia. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz zawsze, na wieki, Matko Boża Kalwaryjska.
Święty Janie Paweł. Jakie nagrody, co?